Domy zmienne są no tak mówiąc przewrotnie, dla wszystkich. Ponieważ jest to dom, który się dopasowuje do ludzi. Dom jest zaprojektowany od samego początku, żeby pasował na większość działek. I ideą całą jest to, że jego struktura jest niezmienna, czyli wymiary, gabaryty. Natomiast całe projektowanie zaczyna się w środku, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, zmienny. Możemy go zmieniać, dopasowując go właśnie do potrzeb mieszkańców, ich statusu i wielu innych rzeczy. Wizja była taka, żeby ten dom, no jednak, mimo tego, że ma dość prostą architekturę, to żeby miał pewnego rodzaju taką rzecz, która w jakimś stopniu go określa. I stąd się pojawiła szklana elewacja czarna na froncie, która przechodzi w strefę wejściową. Na podstawie rozmów z sunroofem dostaliśmy informację, że po prostu oni mogą nam stworzyć elewację, która będzie jednocześnie jedną dużą baterią fotowoltaiczną, gdzie mamy tą wartość dodaną. Tak naprawdę. Samowystarczalność domu zmiennego polega na tym, że dom potrafi wyprodukować wystarczająco dużą ilość energii na własne potrzeby i korzystając też z baterii, jeśli jest nadwyżka produkcji w danym momencie, to magazynuje, a wtedy, kiedy potrzebuje wieczorem, nocy, no to korzysta z baterii, żeby tą energię, którą wcześniej produkował, mógł używać. I tym sposobem dom jest samowystarczalny. Sunroof jest rozwiązaniem dwa w jednym, czyli jest to i dach, i instalacja fotowoltaiczna. I pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest właśnie estetyka. Dzięki temu, że sunroof może być i elementem elewacji, i pokryciem dachowym w przypadku dachów skośnych, jak najbardziej nadaje się do każdego rodzaju architektury, ponieważ architekt ma w zasadzie nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o projektowanie. Bawiąc się właśnie elewacją czy dachem w postaci pokrycia łączonego z bateriami, gdzie właśnie mamy te efekty odbicia, prawda, i lustra, no to bardzo fajnie można kształtować tą architekturę. Dachy solarne nie tylko są alternatywą do paneli fotowoltaicznych, ale do tak naprawdę dachu. Uważamy, że to jest następny krok, bo jeśli wyobrażamy sobie, że każdy dom miałby produkować własną energię z paneli fotowoltaicznych, to wyglądało to by bardzo źle na osiedlach, że każdy dach ma te panele. Dlatego myślimy, że to jest po prostu ewolucja, dalszy ciąg, rozwój technologiczny i to jest nie tylko alternatywa, ale to jest przyszłość. Technologia sunroof jest dedykowana pod różnego typu domy. My ogólnie jako sunroof w większości zaczynamy od zwykłych domów jednorodzinnych, ale budujemy wiele różnych budynków. I to budowaliśmy stodoły, budowaliśmy dach dla kościoła, dla biblioteki, więc mamy bardzo duży rozstrzał tak naprawdę, jeśli chodzi o typ dachów, które robimy.